Tym razem kabelki Proel Die Hard, czyli taka seria najwyższa, można powiedzieć, firmy Proel. Są dwie wersje. Jedna to jest taka, gdzie końcówki są obie proste. I druga, w jednej jest kątowa, w drugiej prosta. To może nawet bym bardziej polecał gitarzystom, czyli nam osobiście, szczególnie jeśli na przykład gramy na siedząco, czy powiedzmy gdzieś tam na łóżku, czy na podłodze, i tą się zwykle wpina do gitary, po to, żeby po prostu nie gnieść. Jeśli byśmy to wsadzili, to byśmy po prostu zaginali końcówkę i moglibyśmy uszkodzić te kabeleczki. Tutaj nie otwieram tego, ponieważ tutaj nie za bardzo jest co więcej do pokazywania. No, pozłacane końcówki, gwarancja dożywotnia, tak tutaj nawet piszą. Oczywiście nie należy po nich skakać, ponieważ sam używam takich kabli i doświadczyłem tego, że jeśli na koncercie sobie po nich chodzę, to one później odmawiają posłuszeństwa i ta gwarancja podczas podeptania raczej nie obowiązuje. Ale kable naprawdę są bardzo dobre i warte polecenia. Mamy tutaj więcej opcji długości, są tam 10-metrowe, 5-metrowe, te akurat co mam to są 3 metry. No są nawet, nie wiem, półmetrowe też są dołączenia efektów. Te same kabelki. Tutaj bodajże to jest 6 cali, nawet nie więcej, pewnie niż 6 cali. Ale naprawdę są dobre, no już te kable, mam ich kilka i mam już je z 10 lat, więc działają jak trzeba.